Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy. Moich ubrań nie będzie za dużo, ale chciałabym Wam je pokazać i w końcu schować te torby, porozpakowywać ubrania, więc zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy może od Bershki, bo z Bershki mam tylko dwie rzeczy. Pierwsza będzie kurtka. Kurtka czarna z takimi tutaj kieszonkami zapinanymi, z fajnym futerkiem. Ja za chwilę Wam pokażę się w niej w całości. I kurteczka wygląda w ten sposób na mnie. Ma taki fajny kapturek. Ja Wam powiem, że ja mam ją w rozmiarze M, ponieważ XS była za mała w ramionach. S-ki nie była, była w kolorze białym, czego nie bardzo... Podobają mi się białe kurtki, ale sama bym sobie jej nie kupiła, bo wiem, że to szybko się brudzi. I wzięłam M-kę, która chyba też nie wygląda najgorzej. Tutaj sobie możemy ją spiąć. Ma również na rękawach takiego rzepa, że gdyby komuś spadało, to możemy sobie to po prostu zapiąć ciaśniej. Kieszenie są naprawdę też fajne, zapinane, więc to jest też duży, duży plus. Z tyłu ona wygląda tak. I nie wiem, czym wspominałam, jej cena to 139 zł. Tutaj macie wszystkie informacje z metki. Kolejny będzie zwykły czarny pasek. Powiem Wam, że mi brakowało takich pasków. Zwykłych z srebrną klamerką, więc taki sobie zakupiłam. Cena to 24,90. Rozmiar to 75, czyli ten najmniejszy. I jest on na mnie dobry. Fajnie będzie wyglądał nawet do zwykłych czarnych spodni, białej bluzki, jako taka ozdoba. Przejdźmy teraz do Sinseya. Pierwszą rzeczą mam torbę. Czarną, zwykłą, dużą torbę. Tutaj mam jeszcze nieodklejoną folijkę. Czekajcie. O, z taką srebrną klamerką. Ona teraz jest wygnieciona, ale jak ją normalnie powieszę na wieszaczku, to się rozprostuje. Cena torby to 39,99. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tak ona wygląda w środku. Tutaj ma właśnie ten duży pasek na ramię i ma jedną małą przegródkę. Z bliska wygląda ona tak. No myślę, że jest całkiem taka w porządku, klasyczna. Do wielu rzeczy będzie naprawdę pasowała. Wyciągajmy dalej rzeczy z torby. I kolejne będą spodnie z wysokim stanem, z dużymi kieszeniami, co ja bardzo, bardzo lubię. Wąskie rureczki. Ich rozmiar to 34, czyli XS. Powiem Wam, że ja jeszcze przed ciążą nosiłam XXS, ale po ciąży tyłeczek troszeczkę mi chyba urósł, bo już się w te spodnie nie to, że nie mieszczę, ale jak już się dopnę, to nie wygląda to za dobrze. Uwaga, uwaga, cena tych spodni to 39,99. One są naprawdę fajne, elastyczne. W porównaniu do innych spodni, które tam mierzyłam, to te miały najfajniejszą jakość. Tutaj Wam przybliżę może metkę. I wyglądają one tak. Fajnie tutaj wszędzie mi przylegają. Może się troszeczkę od Was oddalę. Są idealnej długości, co się też rzadko zdarza. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. One fajnie będą wyglądały do białego sweterka albo do jasnych bluzeczek. No takie klasyczne spodnie, kolejne do kolekcji w mojej szafie. Dalej mamy dresy. Powiem Wam szczerze, że marzył mi się taki komplecik dresów, bluza taka troszeczkę krótsza i do tego spodnie. Szukałam na internecie i powiem Wam, że ceny mnie zabijały. Naprawdę, niektóre ceny były z kosmosu. I stwierdziłam, że sama sobie je dobiorę właśnie w Sinseyu. Osobno spodnie, osobno bluzę i to będzie taki mój a la komplecik. I spodnie wybrałam takie, wzięłam troszeczkę większe, bo powiem Wam, że XS-ka była taka... dość leginsowata, dość wąska. Ja jednak chciałam, żeby te dresy pozostały dresami, a nie leginsami. Więc wybrałam coś takiego. Zwykłe szare z troczkami spodnie.
I uwaga, hit, spodnie dresowe kosztowały 29,99. Jeśli chodzi o spodnie, one nie są jakieś bardzo grube, są dość cienkie, powiedziałabym, ale mi brakowało takiego kompletu, żeby nawet wyjść z psem na spacer szybko, albo po prostu po domu, pochodzić sobie wygodnie, więc stwierdziłam, że muszę mieć takie dresiki. Mają fajne kieszonki. I są naprawdę wygodne, więc mogę Wam polecić, tym bardziej za tą cenę. I do tego dobrałam sobie bluzę z kapturem. Ona nie jest taka, jak widzicie, bardzo długa. Tutaj ze ściągaczami, ma również troczki. I już Wam się pokazuje, jak w niej wyglądam. Bluza sięga tak za pępek, tak jak właśnie chciałam. Tak jak mówiłam, ma troczki. Kaptur jest dość taki duży. I też jest bardzo przyjemna, cieniutka, więc idealna będzie również tak do chodzenia po domu, jak i gdzieś wyjść, założyć nawet na to kurtkę jeansową i też będzie wyglądało to fajnie. Bluza kosztowała 39,99, rozmiar to S. I ostatni mój zakup to coś, co ja zawsze kupuję, jak jestem na zakupach, a mianowicie zwykła biała bluzeczka. To jest eseczka, bo ja wolę takie, wiecie, troszeczkę szersze te bluzki, bez nadruków, zwykła, bialutka, tutaj z podwijanymi rękawkami. Kosztowała w New Yorkerze 12,99 bodajże. Ja te koszulki już miałam, one fajnie się noszą, nie spierają się tak szybko, więc naprawdę Wam je polecam. Bo tutaj nie za wiele mam co pokazywać, bo jest ona taka standardowa, ale stwierdziłam, że zmierzę i Wam pokażę. Tutaj ma te podwijane rękawki. I tak, moi kochani, jak widzicie, ja już zostałam w tym dresie, za chwilę się będę przebierała. Chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa, pa!